Cześć, z tej strony Gizdor.pl, witam was w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator 2. Jest to odcinek 25. Można ci powiedzieć ćwierć do setki. Jesteśmy dzisiaj... Gdzie my jesteśmy właściwie? To jest pytanie. Proszę... A, no już wiadomo. Wenezja. I jedziemy do Graz. Oczywiście, tak, ostatnio skończyliśmy chyba w Bratysława. Nie, Krosno. Przejechaliśmy przez Bratysławę do Salzburga. Czy nawet zrobiliśmy tak, tak i później tutaj. Chyba tak zrobiliśmy, nawet. To były trzy kursy. Tutaj bardzo fajne trasy jechałem, szczególnie tutaj to była po prostu istne piekło. Ale całkiem fajnie się jechało. A teraz wracamy do Graz, bo był jakiś taki fajniejszy jeden z kursów. I dlatego tak jedziemy. O, ja nie wiedziałem, że tutaj te kawałki mapy są zrobione jeszcze. Mógłbym jeszcze wgrać tutaj mapę, ale nie wiem, czy będzie działać odpowiednio. Może kiedyś się tutaj wybierzemy. Znowu, kiedyś tam się jeździło, pamiętam. W poprzednich edycjach, jak nagrywałem. Dobra, ja odpalam silnik i ruszam, nie ma co się zastanawiać. Włączymy sobie tutaj minimapkę i ruszamy, wyjeżdżamy, mamy do pokonania trochę. To jest klakson, wycieraczki, o ja zawsze zapominam. Trzeba oczywiście włączyć światła, włączymy sobie długie, jest noc. Będziemy oślepiać. Dobra, nic nie jedzie, z tej strony też nic nie jedzie. Jedymy. W sumie do pokonania 431 km. No to jest kręta droga, tutaj będą tereny górzyste. Dlatego chyba tak wychodzi dużo kilometrów. No teraz to pięknie w zakręt wszedłem. I tutaj też nie zahaczyłem. Dobra, można jechać. Jademy, bo to jeszcze zmienimy pas. Oj, może nie na środku skrzyżowania. Dobra, nie się zmienia, znaczy zielone. O, zmieniło się akurat. Zmienimy jeszcze pas. No i już w trasie praktycznie już wyjeżdżamy tutaj z miasta. Idziemy. Tak mi ostatnio naprawdę naszła ochota na tego Euro Trucka. Szczególnie tutaj z tymi modami, z tymi mapami. To jest fajnie, przyjemnie się gra. Właśnie muszę wrzucić te mody w końcu, żebyście mieli też do ściągnięcia. Więc nie wiem, zrobię to pewnie jakoś przez weekend może. Jak wiecie, jutro wychodzi też ten Farming Simulator 2015, który zamierzam na pewno grać, tak jak już wspomniałem. Nie wiem, czy wspominałem, czy też nie. Nieważne. Jutro rano jadę prawdopodobnie kupić. Miałem przez Steama kupić, ale przez Steama strasznie drogo. Nie ma sensu. Przejadę się i kupię tak sobie. W sumie prawie wyjdzie mnie na tyle, na to samo, co bym kupił właśnie na Steamie, bo w sumie dojazd jeszcze do Warszawy i z powrotem to już w ogóle. Ale powiem wam, lepsza oferta jest kupując właśnie w pudełku przez właśnie normalnie sklep. Bo później może po dodatku wyjść tryb multiplayer, znaczy w sensie serwerów dedykowanej, tak jak wyszedł w 2013. A wtedy potrzeba dwa klucze. No i sobie pogramy, nie wiem jak to będzie tam z trybem multiplayer, szczerze.
Może mi się uda z kimś, chociaż tutaj już, znaczy niby już tutaj zapowiedzieliśmy sobie, że będziemy z kilka osób grali. Tyle, że każdy nie ma takiego uploadu, który by mógł postawić serwer. Chociaż dużo nie wymaga ta gra. Ale no, wypadałoby mieć przynajmniej 10 uploadu. Albo nawet minimum 5. I do uploadu dużo więcej. Żeby postawić taki serwer, żeby fajnie można było pograć multiplayer. Zresztą fajnie w gronie pograć sobie. Ale na początku też modów nie będzie. Ale będzie można przetestować, jak to wygląda. I zobaczymy. Kilka osób się zdeklarowało na grę. Nie wszyscy pewnie będą mieli na samym początku. Ja akurat sobie już jutro kupię. No ale to też filmy będą się pojawiać z jakiś czas. Nie będą się jeden po drugim. A ja filmy będę wrzucał. Będę starał się wrzucać teraz co 2 tygodnie. Znaczy co ja mówię, co drugi dzień. Ale jak to wyjdzie, to później się dowiemy. A ja coś mówię, a później jest inaczej. Za wcześnie wstanąłem. Dobra, otwierajcie. Mi się wydaje, tak jakby teraz wolniej te szlabany się otwierały. Nie, myślę, że w końcu też natrafię na to, że będę miał kurs w ciągu dnia. Gdzie jest większa widoczność, fajniejsze tereny widać. Chociaż w tamtym filmiku chyba dojechaliśmy w ciągu dnia, więc może w tym też dojedziemy. W ciągu dnia, a jeszcze 350 km, 5 godzin jazdy, no w sumie powinien być, zrobi się dzień. Dobra, zmienimy sobie pas, bo tutaj się kończy. I można jechać. Benzyny mam pełny bak, więc nie będę musiał tankować. Spać tym bardziej nie będę musiał, bo dopiero zaczynam po dzisiejszym dniu. Po wczorajszym dniu, bo to wczorajszy już dzień. Zaczynam pracę. To jest właśnie ten nocny kurs. Po pauzie zaczynam. W sumie jest godzina środa. Ale to tak jak w realu. Muszę ten zaktualizować tego moda albo sprawdzić go. Przydałby się aktualizacja. Myślę, że znajdę. Bo te ciężarówki świecące to są takie brzydkie. Psują mi modele rozgrywki. No ale zdarza się. Musicie mi wybaczyć też. Nie no, już teraz kataru nie mam, ale dzisiaj to naprawdę czuję, że się chyba rozchoruję niedługo. Dobra, zmienię pas. Dzisiaj strasznie kichałem. A jest naprawdę zimno. Zresztą sami wiecie. Byliście dzisiaj chyba na dworze z samego rana. Ci co do szkoły chodzą, to wiedzą, że rano teraz to jest nawet minus kilka stopni. Przekichana sprawa. Nie lubię, znaczy lubię zimę, ale nie lubię takiego mrozu. Wolałbym mieć cały rok lato. Mniejsze wydatki. Po pierwsze. Po drugie, nie trzeba się głupio ubierać i parę minut tracisz już. Ten głupie właśnie dni są, bo jest naprawdę wcześniej się robi ciemno. No i ta chlapa, śnieg, to wszystko, Jezu, takie nudne, a tak to jakby był całe lato, cały rok. Tutaj widać jak trzęsie, kolejne jakieś.
Ten, tak to byśmy mieli chwila, moment. Byśmy byli ubrani i by można byłoby skoczyć na rower. Wystarczyłoby tylko bluzę założyć czasem pod wieczór. A tu taka lipa. Dlatego powiem wam, chciałbym mieszkać w ciepłych krajach. Tak naprawdę jeszcze w poprzednich latach lubiłem zimę, ale jak w tamtym roku była taka masakryczna zima, że spadł śnieg, zaraz stopniał następnego dnia, to po prostu odechciewa się gdzieś konkretnie wyjść nawet. Lubię jak jest, znaczy lubię jak śnieg spadnie tak pierwszego dnia, taki mokry i tak ładnie przykryje, a następnego dnia już jak stopnieje, to już tak kurwa, taka chlapa, czarno, w ogóle ponuro. Tak nie lubię tego. Dobra, dojeżdżamy do kolejnej bramki. Jest jak w Polsce dosłownie, bramka co chwilę. Właśnie jak jechałem na PGA, to te bramki są wkurzające. Co 50 km bramka. I płacisz. A najlepsze jest to, że jeszcze właśnie pod Warszawą tą bramkę budują. To będzie czwarta bramka na całej trasie do Poznania. I ona będzie jeszcze na tej pierwszej, znaczy na tej drugiej pewnie od Warszawy będzie więcej się płaciło, bo to jest dużo kilometrów jest, tam chyba jest ze 100. Bo od Łodzi się dopiero zaczynają bramki. Kurde, zapłaci się pewnie z 30 parę złotych za ten przejazd. A mi szyja boli. Nie wiem od czego. Od grania chyba. Ale nie gram tak długo. Szczególnie dzisiaj. No i ja już jak widzicie zarobiłem ponad 43 tysiące w sumie. Więc teraz za kurs też wezmę jakieś trochę kasy. No i w sumie jeszcze może z 3 kursy, no to będzie w sumie jeszcze następny odcinek. I pewnie gdzieś kupimy ciężarówkę jakąś. A co kupimy, to jeszcze się zastanawiam. Prawdopodobnie Volvo, jeszcze tutaj prawdopodobnie kilka modów gram, żeby były jakieś fajne pojazdy. W ogóle, że mieć ten już licencję na kupowanie. To jest przydatna rzecz. Nie trzeba jeździć, nie trzeba odsłaniać dealerów. Bo przecież w realu też nie odsłaniamy liderów, czy tych firm, dealerów, no dealerów, dobrze. Takie tunele ładne są, kurde, to jest po prostu coś mega. Jedziesz i jedziesz przez taki tunel. W realu to jest jeszcze lepsze, bo tutaj to się wiąże z tym, że to jest króciutkie, ale w realu to jedziesz i jedziesz i jedziesz parę kilometrów przez taki tunel. No i piękny dzionek staje, właśnie. Dzionek, ale dobrze powiedziałem. W sumie dzień. Jak się zastanawiam, moda wgrać ten, jest taki mod fajny. Fajny, znaczy może nie tyle fajny, ale teraz przypominający te klimaty teraz. Dlatego, że to tam bardziej to przypomina apokaliptyczne klimaty. Ten, gdzie liście już spadły. Przygotowuje się trochę do śniegu. Ale no nie wiem, kurde. Nie wiem, ktoś wspominał coś wcześniej, jakiś czas temu, że oni będą chcieli później zrobić ten porę roku, ale sądzę, że to jest główna prawda, to jest jakaś plotka po prostu. Szczerze, fajnie by było, kurde, pory roku to coś mega naprawdę, jakby tutaj nie wiem, zamiast deszczu śnieg zaczął padać gdzieś tam w górach czy coś. Kurde, po prostu coś mega, ale to naprawdę, wprowadzenie tego to by wymagało pewnie sporych zmian. Szczególnie, że te drzewa to nie są takie drzewa, tylko to są jedna po prostu grafika i przepasane są te grafiki, tak jak widać tu drzewa, no nie wiem jak to powiedzieć.
O, i kolejny tunel. Zmieniły pas. I pozostało nam 177 km. A nawet mniej. 2 godziny 30 minut, można powiedzieć, jazdy. Czyli dojedziemy na jakąś 7:30, jeśli nie będzie korków. Jak na razie jest czysta droga. Jest pięknie po nocy. Praktycznie pusto. Znaczy my, bo tam będzie już szczytowa godzina poranna, jak dojedziemy. Ludzie będą do pracy jeździć. I może być przekichane. Ale może nie będzie źle. Zobaczymy. O, i te rozjazdy też mi się podobają, ale jakby takie w Ameryce były. Znaczy, jakby tutaj były takie jak w Ameryce, to by były jeszcze fajniejsze. Tylko tutaj widać nie jest dokończona trasa. Powiem wam, jak chcecie sobie pograć z nami ogólnie tam, nie wiem, ja też gram w ETS, a chcecie ze mną pograć w ETS, a czasem możemy sobie pograć, tyle że nawet na multi możemy sobie pograć w sumie. Problemu nie ma cofnięciem wersji, czy coś, no to wiecie, właśnie tam na TeamSpeak'a piszcie. Jak będę miał czas, to po prostu pogramy. Butterfield'a gramy, też zapraszam chętnie na ten, na naszego tutaj TeamSpeak'a, tspro.pl. Jeśli macie jakieś problemy, poradniki są na stronie. Ojej, troszeczkę przylagowywało. W CS-a gramy 1.6. Też zapraszam, tutaj Gingis 2 streamuje codziennie, właśnie przeważnie z ETS-a. On mówi, kiedy gramy, przeważnie to jest godzina 20. I można właśnie poprzez jego live'a wpadać. Ten link jego jest w opisie, tutaj pod filmem. Pod każdym filmem teraz, który będę dodawać. Ja nie mogę streamować, przynajmniej niech tutaj będę kolegę wspierał. Czasem też odpalę takiego spontana streama praktycznie. Ale no to to jest tak w godzinach 15-16 odpalam. Dzisiaj też był, tak testowałem tutaj mody. Próbuję, staram się tutaj coś skombinować z tych modów, żeśmy mogli zagrać, ale są takie błędy, to po prostu aż odechciewa się, bo znajdą się tacy, którzy po prostu wypierdzielą serwer czy coś. Nie wiem, trzeba było poblokować te itemy. Ale to jest, teraz jest, to nie jest łatwe teraz. Nawet szukaliśmy tego bookita, który uruchamia pluginy z modami. Tutaj kolega pomógł, właśnie znalazł do Minecrafta jakiś, na jakimś chińskim. On troszeczkę pierdzieli, błędy straszne rzuca, ale no zobaczymy. No, ja wgrałem przynajmniej mapę, to nie crashowało tej mapy. Znaczy, sypał tylko, znaczy z tych modów sypał straszne błędy na mapie. Nie wiem, jakieś kordy sypał, ale było ok w miarę. Tyle że trzeba by było potestować te mody. Trzeba by było w ogóle to w grę jakoś zrobić, to, że ID-ki na przykład. Też myślałem, żeby. O właśnie, o. Myślałem, żeby wygrać Survival Games i trochę przerobić go. Bo jest taka możliwość, żeby tam rzeczy, które lądują gdzieś na mapie, to były właśnie te ID z bronią, te ID-ki z amunicją, z bazookami jakieś, bo tam też są takie rzeczy. Albo bym tylko. Oj, sorry, ale nie wiem, zmęczony jestem, ziewam. Żeby wybrać na przykład, że tylko będziemy grali jakimiś dwoma, trzema rodzajami bronimi i na przykład właśnie one będą się spawnowały i te magazynki. Mniej broni spawnujących się, no to więcej będzie i ten, więcej magazynków. Będzie zawsze do tych broni, jakieś granaty czy coś. Też miło tam były, bardzo fajne w różnych modach. Zabawa z samolotami nie ma sensu. To jest taka bardziej taka śmieszna zabawa. Nic sensownego nie ma w tym lataniu. Jakieś tam helikoptery też były, ale jak raz postawiłem, to niby działały. Jak podeszłem do nich, to nagle wykraszowały się wszystko i to nie działało.
więc sensu nie było. No i jeszcze będziemy tutaj testować. Dzisiaj, no oni chcieli jak najszybciej, ale to nie jest takie proste. Człowiek też chce pograć w inne gry. Jakby to wszystko było gotowe, to by było pięknie i ładniej by się ściągnęło, a tu to nie jest takie łatwe. Bardziej dla kogoś... Ja się znam trochę, ale to jest... Dobra, zjeżdżamy tutaj z autostrady na autostradę inną, ograniczenie do 50. Zwolnijmy, ale... I tutaj skręcamy w prawo. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Pusto. Już niedaleko, 30 parę kilometrów. 30 minut. Oczywiście u nas to parę minut. Już widać na GPS-ie końcowy etap firmy, gdzie muszę dostarczyć ładunek. Powiem wam, wcześniejszy kurs miałem bardzo fajny. I tam screeny poleciały na fejsie. No, poleciały, pamiętam, rzucałem dzisiaj w nocy. Fajnie to wyglądało. Nie mogłem wyjechać naprawdę tym ładunkiem. No, ruszałem i stop, ruszałem i stop, ruszałem i stop. Jaki objazd tutaj. Jej. Naokoło praktycznie wjazd do miasta. Ale niestety czasem tak jest. Dobra, tutaj zaraz skręcamy. Zwolnijmy nie za szybko. Tutaj ładnie wszedłem, zakręt. Czasem się zdarzy zahaczyć, czasem nie. Te drogi są, kurde, takie małe, takie wąskie w ogóle to wszystko zrobili. Czy ja lubię po takich jeździć, bo to jest fajnie. I tak jeszcze w ogóle jak stoi dużo samochodów na poboczu na przykład. Na niektórych mapach tak jest. Jak tam jechaliśmy w tym tamtym odcinku, jak dojeżdżaliśmy właśnie do miasta. To było bardzo fajnie, kurde, tylko... Mój komputer niestety nie wytrzymywał. No ja mogłem jechać tamtym pasem i później jeszcze odbić. On tutaj skręca. Już tutaj podjechały samochody, więc już nic nie zrobię. O, tutaj też mam lusterko na przedni podgląd. Dobra, jedziemy. O, teraz mi będzie blokował. O, ale pojedzie. Jeszcze będę miał ten skrzyżowanie. O, ale już zielone, przynajmniej. I dobra, tutaj będziemy skręcali. A, bo ja tu skręcam, od tamtej strony jest wjazd. Dobra, i tutaj też skręcamy. Trzeba teraz wjechać i zaparkować.
Zobaczymy, jak mi pójdzie zaparkowanie. No, nie będzie problemu, bo w sumie bardzo dobrze podjechałem. No i pięknie zaparkowałem. Bo pięknie podjechałem. 438 km i kaski zarobione. Oczywiście będzie piąty poziom. Jest piąty poziom. I co tu wziąć? Taki ekologiczny jazda może wezmę. Ale wartość ładunków przydałaby się większa, bo chcę kaskę zarabiać i to jest potrzebne. A ja zobaczymy, co już na mnie czeka kolejnym razem. Oczywiście stąd. Może bym do Czech nie pojechał. O, tutaj będą długie trasy. Z powrotem nie będę chciał wracać, ale tutaj do... mógłbym jechać w sumie tam. O, do Czech będę miał. Będę miał jakiś kursik. Ostrawa jeszcze. I tutaj do Salzburga nie będę chciał za bardzo. A tu jest... co tu jest? Monachium. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz nie będę grał. Później zagram jeszcze. Do Pragi pojadę prawdopodobnie. Fajny transporcik będzie. Co tu? 7000. Tu mogłem 9 tysięcy zarobić, ale to jest też dłuższy kurs do Bielsko-Białej. O, może bym pojechał? W sumie do kolegi bym zajechał. To jest dobre. Dobra. No nic. Zobaczymy się w następnym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i łapki w górę. Cześć, na razie.